Poniedziałek 10 sierpnia, witam Państwa, Artur Gisielewicz, magazyn miejski i zaczynamy. Dzisiaj w wydaniu remont pawilonu KSM. Notecinki z nowym trenerem. Zbudowany w połowie lat 80. minionego stulecia, tak zwany żółty pawilon na osiedlu Rąbin zmienia się nie do poznania. Choć do zakończenia remontu pozostało pół roku, zamontowano już większość szklanych tafli elewacyjnych. Budynek ma być oddany do użytku dokładnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. KSM chce uniknąć pośpiechu, tłumacząc, że tego typu inwestycje wymagają dużej staranności. Niebawem ekipy będą kłaść ściany od strony bloków, ale wygląd budynku już teraz przyciąga wzrok mieszkańców. To znaczy, no liczyliśmy oczywiście na taki efekt. Mam nadzieję, że nie tylko nam się podoba, ale również mieszkańcom. Mamy na to sporo dowodów i mam nadzieję, że po zakończeniu i po zagospodarowaniu przede wszystkim otoczenia pawilonu, no będzie to taka perełka w Inowrocławiu. Budowa pawilonu pochłonie w sumie około 10 milionów złotych. Obiekt będzie wynajęty zewnętrznym firmom. Każdy tego typu obiekt handlowy no musi mieć, co zrozumiałe, najemców. Zawsze głównym takim najemcą, który przynosi oczywiście profity finansowe, jest zawsze jakaś sieciówka, najlepiej oczywiście spożywcza, ponieważ to daje dużą przepustowość, przelotowość oczywiście, bo przy okazji zakupów, które czynimy codziennie, można oczywiście skorzystać również z innych miejsc, które będą w tym pawilonie. Nie chcę dzisiaj mówić o szczegółach, bo to trochę tajemnica handlowa, ale myślę, że z czasem będziemy mogli już o tym powiedzieć. Notecinki mają nowego trenera. Piłkarki z Montew będą grać pod okiem doświadczonego szkoleniowca Janusza Humaja. Piłkarki Noteci przygotowują się do sezonu pod okiem nowego trenera. Drugoligowy zespół poprowadzi Janusz Humaj. No, chciałem spróbować nowego wyzwania. Mówię, prowadziłem zespoły młodzieżowe, trampkarzy w Unii Janikowo i ja właściwie to samych seniorów. Tak jak i Szczelno, Wójcin czy Markowice, Złotniki Kujawskie, Unia Janikowo. Także no, jakieś nowe wyzwanie jest oczywiście. No, chciałem spróbować, co to jak z dziewczynami się pracuje. No, w karierze trenerskiej zawsze trzeba czegoś spróbować. Jak się nie spróbuje, to nie będzie się wiedziało, co tu jest dalej. Janusz Humaj nadal czynnie gra w piłkę. W pierwszym treningu akurat też tam jednej dziewczyny brakowało, to dołączyłem do tego, do gierki, także swoje też im wpajałem, bo wiadomo, że trener w środku trochę z nimi przebywa, trochę gra, to znaczy, że trochę im więcej pomaga niż ten z boku. Z boku tak trochę inaczej się ogląda niż właśnie z zawodniczkami w środku się gra i podpowiada, jeszcze bardziej to motywuje ich. W zespole zaszło kilka zmian kadrowych. Jest też nowy kierownik zespołu i kierownik techniczny. Notecianki sezon rozpoczną w ostatni weekend sierpnia meczem z Lechią Gdańsk w Inowrocławiu. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Sztuka nie może być czyimś powołaniem, tak samo jak nie może być zawodem wrodzona wesołość czy skłonność do melancholii. Dla inowrocławskiej artystki Danuty Kulon sztuka jest tęsknotą, która towarzyszy jej na co dzień, każe sięgać po łówek i pędzel i utrwalać chwile warte ocalenia. Muszę sięgnąć pamięcią do lat, wczesnych lat dzieciństwa, bo wtedy właśnie inspirowała mnie przyroda. Mieszkałam na wsi. Żyłam wśród pól, łąk, łanów zbóż. Te obrazy tkwią w mojej głowie właśnie już od wtedy i zawsze chciałam to narysować. Niestety nie zawsze się udawało. Wiadomo, małe dziecko nie potrafi robić tego jakoś wyjątkowo, chociaż czułam tą swoją wyjątkowość na tle innych dzieci w moim wieku. Zawsze rysowałam, zawsze miałam przy sobie kredki. Z malowaniem to trochę później, ale zdarzył się taki moment w moim życiu. To było może miałam 9 lat, może 10. Przyjaźniłam się z dziewczynką z klasy, której ojciec był artystą. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to znaczy być artystą, co to za człowiek. Nie rozumiałam tego. A po prostu koleżanki, tata jest artystą, malarzem. I któregoś dnia poszłyśmy ze szkoły prosto do niej, do domu, zaprosiła mnie. I byłam oczarowana, kiedy weszłam do salonu.
obrazami, które wisiały na ścianach. Przepiękne obrazy. To było dla mnie coś niezwykłego. Koleżanka, widząc ten mój zachwyt, zaprowadziła mnie do pracowni ojca. Oczywiście nie wolno nam było tam być, dlatego na 2 minuty tylko weszłyśmy pod nieobecność rodziców. I tam dopiero zobaczyłam niesamowite rzeczy. Zobaczyłam sztalugi, niedokończone obrazy, na ścianach szkice, pudełka z farbami, pędzle. W 2 minuty ogarnęłam cały pokój i ten obraz został w mojej głowie do dziś. Byłam zafascynowana i zawsze marzyłam, żeby tak namalować, tak jak widziałam właśnie wtedy w tej pracowni, te obrazy, te szkice. Najbardziej kocham farby olejne, uwielbiam malować. Niestety nie do końca potrafię to robić, więc zostaję przy ołówkach i ćwiczę, wciąż się czegoś uczę nowego, wciąż się rozwijam. No i pewnie przyjdzie taki moment, że będę czuła, że na tyle jestem dobra w szkicach, że będę to mogła przenieść potem na płótno, malować farbami olejnymi, bo to najbardziej kocham. Najczęściej po ołówki czy po pędzle sięgam wtedy, kiedy nachodzi mi taka tęsknota do tych lat dziecinnych, kiedy czułam się wolna, kiedy żyłam z przyrodą jak gdyby na ty i widziałam niezwykłe obrazy, i w momentach, kiedy przychodzi ta tęsknota, to wtedy najbardziej, to też przychodzi ta wena i chce się malować, pamięta się te obrazy i chce się je przelać na papier bądź na płótno. Kiedy rysuję ołówkami, przygotowuję najpierw całą pracę, muszę przemyśleć, jak wszystko ma wyglądać, robię szkice. Potem zastanawiam się nad tym, jak mają cienie być położone, jak światło pada. Wszystko musi być przemyślane. Trzeba już na samym początku wiedzieć, jak etap końcowy ma wyglądać. I wtedy jest to proces, jeżeli chodzi o ołówki, w moim przypadku jest to proces długotrwały. To trwa przy rysowaniu portretu, trwa nawet do 15 godzin. I zwykle to robię jednym ciągiem, zwykle, nieraz nie śpię. Cały dzień, całą noc siedzę tak długo, aż ukończę portret. No ale niestety bywa tak, że też obowiązki inne wzywają, w związku z tym rozkładam sobie tą pracę na kilka etapów, ale zwykle robię to wieczorami, kiedy naprawdę mogę całkowicie się oddać tej pracy, kiedy nic z zewnątrz mi nie przeszkadza, bo inaczej po prostu nie wychodzi. Ta wena ucieka i rozprasza, hałas jakiś rozprasza i nie można dokończyć pracy. Z malowaniem jest tak samo, z malowaniem tym bardziej, bo to jest, wiadomo, farby olejne długo schną, kładzie się je warstwowo, laserunki i tak dalej. To też to jeszcze bardziej, jak gdyby, jeszcze dłuższy jest ten czas tworzenia i tu się nie da jednym ciągiem tego zrobić, także też przychodzą takie momenty, ale trzeba czekać jednak na tą wenę, na tą chęć, bo na siłę nic nie ma w malarstwie. Zdarzały się takie momenty, że kilkakrotnie podchodziłam do tego samego, do tej samej pracy, zabierałam się do roboty i nie wychodziło po prostu. Odrzucałam obraz na długi czas, bywało, że na miesiące, i dopiero po długim czasie coś zaiskrzyło, coś się przypomniało, coś się obudziło i można było malować dalej obraz czy rysować portret, bo jeśli chodzi o rysowanie, to głównie portrety rysuję.
przez wiele lat żyłam w jakiejś takiej nieświadomości, rysowałam sobie tak po prostu to, co widziałam. Wydawało mi się, że dobrze to robię. Kiedy jednak zaczęłam szperać w internecie, znalazłam pracę wielu artystów, znalazłam w ogóle portal dla artystów digart.pl, gdzie nawiązałam kontakt z ludźmi, zarówno amatorami, jak i profesjonalistami. I po prostu spostrzegłam, że to nie można tak sobie rysować i stać w jednym miejscu, trzeba się rozwijać, robić coś nowego, szukać, przede wszystkim słuchać krytyki. To jest ważne, żeby się rozwijać. Trafiłam też między innymi na wspaniałego artystę i wspaniałego człowieka z Kielc, Piotra Walerskiego, który w bardzo przystępny sposób podzielił się wiedzą na temat, jak się tworzy pewne rzeczy. Podstawowe zresztą sprawy, takie jak perspektywa, jak światłocień. Takie podstawowe rzeczy, które powinno się wiedzieć, a ja to robiłam na wyczucie. Dzięki niemu rozwinęłam się i robię to nadal. I myślę, że wciąż będę poszukiwać czegoś nowego. W końcu chciałabym się też nauczyć dobrze malować farbami olejnymi. Dlatego wciąż czekam na jakąś krytykę, bo to mnie pobudza do działania, do szukania nowych rzeczy, nowych środków. Rozwija mnie po prostu. Kiedyś dawno temu namalowałam bądź narysowałam sporo prac. No i jakoś tak się rozeszły po znajomych. Niektóre zaginęły. Żal mi bardzo tych prac, bo nie mam porównania, jak tworzyłam kiedyś, jak robię to teraz. No ale cóż, było, nie ma. Teraz każdą pracę, którą zrobię, fotografuję. I to mi wystarcza. Potem już nie jest mi żal oddać czy portretu, czy jakiejś innej pracy, czy pejzażu namalowanego na płótnie. Nie jest mi żal, wręcz odwrotnie, bardzo się cieszę, że komuś się moja praca podoba, że u kogoś będzie wisiał na ścianie, że ktoś doceni moją pracę, a ja mam pamiątkę w postaci zdjęcia. No i te zdjęcia gromadzę w galerii na stronie internetowej. Będę miała kiedyś pamiątkę i jakieś porównanie, jak było, jak będzie. Jak jest, jak będzie, czy jest u mnie jakiś postęp w malowaniu, czy czegoś się nauczyłam. No tak to wygląda właśnie. Dlaczego kopiuję? Przez to się uczę i myślę, że przyjdzie taki moment, że będę malowała właśnie to, co w moim sercu gra, co pamiętam z lat dzieciństwa. To jest moje marzenie, żeby takie obrazy stworzyć kiedyś. Teraz jeszcze nie jestem na to gotowa, dlatego dużo kopiuję mistrzów, malarzy wielkich, po to, by się nauczyć różnych technik. No po prostu chodzi o to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o malarstwie, o rysunku, o podstawach, o szkicu nawet, żeby móc to, co mam w sercu, namalować najlepiej, jak będę potrafiła.